20 lat i 250 członków. Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych ruchowo SARON świętuje jubileusz powstania. Początki były trudne, ale od 2010 roku stowarzyszenie funkcjonuje, mogłabym powiedzieć, całą parą. Główny cel, jaki stawia sobie stowarzyszenie od samego początku, to pomoc chorym. Priorytetem w działalności jest rehabilitacja stacjonarna. SARON organizuje także warsztaty, wycieczki i spotkania integracyjne. Chcemy, żeby te osoby były aktywne, nie siedziały gdzieś w zakątkach domowych, tylko wykazywały jakąś inicjatywę, to, że możemy coś pokonać, coś możemy wspólnie zrobić. Stowarzyszenie powstało jako odpowiedź na potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo. Pomysłodawcą, założycielem i pierwszym prezesem SARON-u był nieżyjący już Adam Lendor, który był człowiekiem niesamowitym, człowiekiem, który mimo niepełnosprawności, mogę powiedzieć, potrafił góry przenosić, dla którego nie było rzeczy niemożliwych. I dzięki właśnie jemu i grupce osób, która skupiła się wokół niego przed 20 laty, to stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność. Osoby niepełnosprawne ruchowo poprzez swoją wytrwałość w pokonywaniu różnych barier mogą być wzorem do naśladowania dla osób zdrowych. Ważne, że ludzie potrafią się spotykać, chcą się spotykać, razem rozwiązują problemy. Osoby niepełnosprawne skupione w stowarzyszeniu SARON powinny być naprawdę dla nas przykładem. Z pomocy SARON-u mogą skorzystać także osoby nie będące członkami stowarzyszenia. Organizacja pozyskuje środki na działalność z różnych źródeł. Aktualnie realizowany jest 3-letni projekt, który zapewnia rehabilitację dla 225 osób. Mogą skorzystać z 4 turnusów rehabilitacyjnych w ciągu roku. To jest bardzo dużo. To jest turnus jest 10-dniowy, 4 takie turnusy. Oprócz tego dodatkowo dostają warsztaty. Osoby niepełnosprawne potrzebujące rehabilitacji powinny zgłosić się do siedziby Stowarzyszenia SARON na osiedlu Ogrody 32D. Po złożeniu dokumentów i zakwalifikowaniu do projektu będzie można skorzystać z zajęć.